Dla każdego coś miłego. Tak można zapowiedzieć rozpoczynający się weekend. Jak już informowaliśmy, kawalerzyści Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Kozietulskiego wybrali Suwałki na arenę obchodów setnej rocznicy utworzenia formacji. Przed nami pokazy konne, widowiskowy przemarsz kawalerzystów przez miasto, uroczysty apel i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Wydarzeniom będzie towarzyszyła wystawa plenerowa, która dostępna będzie dla mieszkańców na placu Marii Konopnickiej. Miłośnicy miejskiego folkloru oraz wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych powinni w sobotnie popołudnie odwiedzić Park Konstytucji 3 maja. Zakochani w sporcie od piątku do niedzieli będą mogli kibicować drużynie siatkarzy. 11. Memoriał Józefa Gajewskiego tym razem zgromadzi w arenie Suwałki 6 drużyn. Aż 5 meczów będzie można obejrzeć w patronującym siatkówce Polsacie Sport. SOK również przygotował kilka propozycji dla dzieci i młodzieży. Od 10 do 12 warsztaty średniowiecznych gier planszowych. Później można będzie też zagrać w gry całkiem współczesne. Od 12 do 15 sesja gier RPG. Zajęcia te odbędą się w kawiarence Suwalskiego Ośrodka Kultury przy Noniewicza 71, czyli w dawnym Rokisie. Dla sympatyków plenerowych koncertów dwie propozycje. W sobotę na dywaniku u Marii zagrają Radioaktywni, a w niedzielę przy Starej Łaźni zagra i zaśpiewa Zmiana Wachty, która jak zwykle rozkołysze publiczność szantami.